Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na studium Pisma Świętego, które jest realizowane w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Już od kilku tygodni studiujemy Księgę Apokalipsy, a dzisiaj będziemy studiować jej szósty rozdział, który traktuje o pieczęciach. W dzisiejszym studium uczestniczyć będą Małgosia, Grzegorz oraz Igor. A ja mam na imię Zdzisław. I jako, że głównym naszym tematem jest Pan Jezus Chrystus i Jego namiestnik Duch Święty, chcemy, rozpoczynając to studium, zwrócić się do naszego Pana i Zbawiciela o szczególne błogosławieństwo na tę chwilę studium. Uprzejmie proszę i zapraszam Małgosię do modlitwy. Panie nasz i Boże, ogromnie dziękujemy Ci za ten przywilej studiowania Twojego Słowa i poznawania Twojej prawdy, za to, że nam się objawiasz. I bardzo Cię prosimy o Twojego Ducha Świętego, który będzie prowadził nas i będzie prowadził wszystkich, którzy tego studium słuchają. Amen. Amen. Księga Pisma Świętego nie jest zbyt bardzo tak powszechnie znana w społeczeństwie, ale słowo apokalipsa, oto chyba się obiło o uszy każdego Polaka. Dzisiaj będziemy studiowali Księgę Apokalipsy, co oznacza Księgę objawienia przyszłości. Bóg w swej wszechwiedzy chrześcijanom postanowił objawić przyszłość. I będziemy właśnie studiować szósty rozdział, gdzie są zawarte myśli związane z tak zwanymi pieczęciami. Czy pasjonuje Was Księga Apokalipsy? Jak pytam się, jak mam zajęcia z dziećmi, albo jak mamy nabożeństwo w domu i kogokolwiek się zapytam już z tych dzieci, z którymi pracuję, czy wiecie, która księga jest moją księgą ulubioną? To już absolutnie każde dziecko w tym zborze w wieku od 6 do 15 lat wie, że jest to Księga Objawienia. Księga Objawienia jest tak fascynująca i to nie ze względu na proroctwa, które zawiera i na tą przyszłość, bo czasami może nas intrygować, co tam jest przepowiedziane. Nie. Chodzi o to, że Bóg pokazuje w Księdze Objawienia to, jak opiekuje się i jak pomimo tego, co się dzieje na świecie, kontroluje to wszystko, co się dzieje i prowadzi swój lud. I to jest najpiękniejsze. Ja też mam takie przekonanie, że takie przeświadczenie, że Pan Bóg sprawuje opiekę nad ziemią, jest bardzo kojące dla wszystkich ludzi. I dzisiaj chcielibyśmy, drodzy słuchacze, wam przekazać właśnie tą radość z opieki Bożej. Tą radość, że Bóg opiekuje się waszym życiem i też losami całego świata. A jak, Igor, ty odbierasz Apokalipsę? Dla mnie to jest zresztą razem z Księgą Daniela. Uważam, że jest o tyle ciekawe, są to księgi, że objawiają właśnie wiele rzeczy, które w zasadzie nie do końca rozumiemy może. Na tyle, co rozumiemy, to rozumiemy, ale uważam, że wiele rzeczy jeszcze są do odkrycia właśnie. I rzeczywiście mi się wydaje, że ludzie szukają pewnej sensacji w Księdze Objawienia i Daniela, a tak w zasadzie właśnie one mówią o Chrystusie. I mówią może lekko z innej strony niż na przykład Ewangelie czy listy Pawła, ale właśnie ten Jezus Chrystus tutaj jest naprawdę, może nie chodzi, że jest inny, tylko przedstawiony lekko z innej perspektywy, prawda? I to jest właśnie piękne, tak? I dopiero kiedy czytamy i badamy Księgę Objawienia, to wtedy właśnie objawia nam się, czy też rozumiemy w pełni ten obraz, na tyle, ile się da oczywiście, ten obraz Jezusa Chrystusa. Grzegorz, a który rozdział dla ciebie jest taki najbliższy z rozdziałów Księgi Apokalipsy? Trudno wybrać i wskazać taki rozdział, który naprawdę do mnie szczególnie przemawia, bo jest wiele rozdziałów, które bardzo lubię.
Bardzo mi się podoba to, że Księga Apokalipsy czy Objawienia jest taką otwartą księgą i choć, tak jak Igor powiedział, niewiele rzeczy, czy też może są rzeczy, które nie do końca potrafimy wyjaśnić czy dzisiaj zrozumieć, niemniej Pan Bóg spełnia tam dwie obietnice dla mnie i to jest szczególne, tak? Bo Bóg obiecał, że będzie ze swoim ludem do końca i że przyjdzie. I przez całą Apokalipsę to się przewija. Ja zawsze jak czytam Apokalipsę, to zwracam uwagę szczególnie właśnie na takie wersety, które wskazują o tym, czy przypominają, jak Bóg troszy się o swój lud, jak Bóg zabiega o to, byśmy w tej wierności wytrwali, byśmy byli zbawieni i wypełnia swoją obietnicę. Takie szczególne wiersze to wiersze, czy też rozdziały, to na pewno pierwszy, na pewno piąty rozdział, ostatnie rozdziały, 21, gdzie są te piękne obietnice, jak będzie wyglądała ta nowa ziemia. No tak, ale ja również bardzo lubię rozdział piąty. Tam, gdzie całe uniwersum cieszy się ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa, gdzie walka między szatanem a Chrystusem jest tam właśnie tak dramatycznie oddana, bo to nie była walka na niby, to nie był teatr. Szatan nigdy nie walczyłby z Chrystusem, gdyby nie miał nadziei i szans wygrania. A jednak Chrystus wygrał. Chrystus, który był twardy jak skała w uprzejmości, w łagodności, w bezgrzeszności. To jest cudowne. To mi się niezwykle podoba. A, ale dzisiaj mamy szósty rozdział. I chyba z tego szóstego rozdziału mamy taką symboliczną wizję, która też jest w powszechnym literackim języku użyta. Więc na początku szóstego rozdziału co widzimy? Czterech jeźdźców Apokalipsy. Czterech jeźdźców. Ja nawet widzę niektóre obrazy i widzę, jak to zostało namalowane. Ale przeczytajmy najpierw tekst Pisma Świętego, a później z Bożą pomocą spróbujemy połączyć to z minioną historią. Będę czytał szósty rozdział, pierwszy, drugi werset. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Pierwszy jeździec, pierwszy koń. Jaka w ogóle jest symbolika tych czterech jeźdźców Apokalipsy? Czy to jest jakaś mowa o rycerzach? Czego to dotyczy? Znaczy, jeśli można tak bardzo ogólnie na początku, zanim będziemy szczegółowo wdrażać się w poszczególne symbole, na pewno w Księdze Objawienia jeździec i koń związany jest z wojną, z jakąś pożogą, jakaś bitwa jest toczona, prawda? Takie symbole możemy znaleźć w Księdze Objawienia, właśnie gdy widzimy symbol konia. Tutaj mamy tego konia białego, który wyrusza. I gdy mówimy o czterech jeźdźcach, bo to jest ciekawe, że mówimy o siedmiu pieczęciach, ale jest czterech jeźdźców i przy czterech pierwszych pieczęciach oni występują. Ciekawe jest również i to, że gdy się pojawiają, jest konkretne przesłania, więc gdy będziemy analizowali te zagadnienia i ktokolwiek sięgnie po Księgę Objawienia do tego szóstego rozdziału, powinien zwrócić uwagę nie jedynie na to, co ci jeźdźcy przynoszą ze sobą, ale na sam wygląd konia, na sam wygląd jeźdźca i ewentualnie co wykonują. No i mamy tutaj pierwszego jeźdźca. Jest to symbolika związana ewidentnie z Bogiem. Mamy tutaj nawiązanie do innych ksiąg, chociażby Księga Habakuka czy Psalmy, gdzie Bóg występuje na białym koniu. Notabene czas, kiedy pisze ewangelista Jan, to są czasy Cesarstwa Rzymskiego, gdzie bardzo popularny był wjazd triumfatora na białym koniu. No, wtedy mnóstwo wiwatu się pojawiało, prawda? To był zwycięzca. Jezus w takiej roli tu występuje. To jest zwycięzca. On występuje na białym koniu, poszerza granice swojego królestwa. Oczywiście Bóg poszerza w ten sposób, że głosi Ewangelię, dobrą nowinę.
a te wszystkie elementy, powiedzmy sobie, bo tam biel konia, korona, łuk, wyrusza do boju, a już mu nadano miano zwycięzcy, prawda? To wszystko dotyczy właśnie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Ducha Świętego chrześcijaństwo zrobiło tyle ruchu w Cesarstwie Rzymskim, że nie minęło 100 lat, a ile chrześcijan było? Powiadają, że było już 5 milionów i chrześcijaństwo dotarło do każdego zakątku ziemi. W Rzymie było 50 tysięcy chrześcijan. W Antiochii Syryjskiej 100 tysięcy. No to jest coś zdumiewającego. I wyobraźcie sobie tę sytuację. Pan Jezus mówi do 12 apostołów, idźcie i głoście. To było porażające. Idźcie i głoście. A za 100 lat 5 milionów ludzi. I w każdym zakątku. Podobno Tomasz Aszyś do Indii dotarł. No to jest coś cudownego. Ukraina się szczyci tym, że tam Andrzej przyszedł, prawda, że był do księcia. No cudowne to jest. Ten moment też jest ciekawy. Zwycięzca wyszedł, aby zwyciężać dalej. Czy macie jakieś skojarzenia z tym? Jak czytam 6 rozdział Księgi Objawienia, to bardzo mi się kojarzy to wszystko z listami do 7 zborów. Aha. I to biały koń, czy kolejne konie, to owszem jest wizja Boga i tego zwycięskiego Jezusa, który zwyciężył, bo to jest sam początek historii chrześcijaństwa, więc zarówno korona, jak zwycięstwo to jest to, co Jezus dla nas uzyskał przez śmierć na krzyżu. Ale jednocześnie bardzo jest to podobne do tej do wizji, czy do przesłania do zboru w Efezie, gdzie ten zbór jest takim zborem oddanym, wiernym. On owszem porzucił pierwszą miłość, ale to jest ten taki, bym powiedziała, najbardziej biały okres chrześcijaństwa, w historii w ogóle chrześcijaństwa. I stąd też biały koń. To jest ta prawda objawiona przez Jezusa, przez Jego ofiarę i to jest ta część chrześcijaństwa, gdzie to chrześcijaństwo zwyciężało właśnie przez to, że Kościół rósł. Tak. Ale to chrześcijaństwo białe, niesplamione, nieskalane, przepiękne. I podkreślić trzeba to, że u Boga nie było jakiejś rozterki. Wyszedł, aby zwyciężać. Zwycięzca szedł i zwyciężał. Mówimy, zlane są tutaj te symbole chrześcijaństwa i Pana Jezusa Chrystusa, bo dla pierwszych chrześcijan Pan Jezus Chrystus był wszystkim. I tylko o Nim mówiono, tylko o Nim, prawda? A Duch Święty kierował uwagę na krzyż, na zwycięstwo, które się dokonało. No przepiękna wizja. Jeśli mogę dodać pewną myśl do tego, co powiedziała Małgosia, bo szósty rozdział nie tylko koresponduje z listami, ale wręcz nakłada się na te listy, tak? Historycznie. To jest taka Boża metoda, Księga Daniela podobnie jest skonstruowana, prawda? Najpierw mamy złoty posąg, później ten posąg, który jest w śnie pokazany, później mamy zwierzęta, rogi i tak dalej. I tu również ta historia jest nałożona na ten okres. Co ciekawe, jak patrzymy na listy do 7 zborów, tam Bóg pokazuje to z perspektywy Kościoła, jak to wygląda. A tu jest z perspektywy Boga. To jakby dzieje się w niebie i Bóg mówi, chodź, pokażę ci, prawda? I wychodzi ten jeździec i coś się zaczyna dziać. Tutaj może, gdy mówimy o tej sprawiedliwości, mówimy o zborze w Efezie, warto to też mocno podkreślić, że oni byli sprawiedliwi tą sprawiedliwością Bożą, prawda? Oni czerpali z tej bieli Bożej, z tej bieli tego jeźdźca. No i ten koń, ta szata, to wszystko ma znaczenie, chociaż to są symbole, ale mają ogromne, ogromne znaczenie. I rzeczywiście to chrześcijaństwo się poszerza bardzo szybko, nawet poprzez te prześladowania, które miały miejsce w Jerozolimie, oni się rozchodzą, głoszą Ewangelię. Tak. No tak, Grzegorz wspomniał o prześladowaniach. W zasadzie chrześcijaństwo przeżyło 3 takie nawały. Pierwsza po śmierci Szczepana, druga rzymskiego, cesarstwa rzymskiego i później taka najboleśniejsza, gdy chrześcijanie wzajemnie zaczęli się prześladować, prawda? Ale przechodzimy do drugiego jeźdźca. Chętnie byśmy dłużej porozmawiali na temat tego pierwszego, ale czas biegnie
nieubłagalnie. Więc drugi jeździec jak jest? A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. No tu już jest boleśniejszy moment historii chrześcijaństwa, gdzieś od roku setnego, prawda? Aż do tego momentu, gdy pojawił się edykt mediolański, który zrównywał chrześcijaństwo z innymi religiami i dawał im takie legalne, prawne podstawy istnienia. Czy ktoś byłby uprzejmy skomentować właśnie, jak ta symbolika pasuje do tej historii, krwistej, czerwonej, bolesnej pierwszych wieków chrześcijaństwa? Może ja sobie... Ale bardzo proszę. Właśnie przede wszystkim tutaj kolor wyraźnie mówił nam o tym, że to był okres, kiedy chrześcijanie byli prześladowani, w zasadzie rozpoczynając to od okresu Nerona, wiemy, i potem dalej Dioklecjan i wszyscy inni imperatorzy, którzy w zasadzie mocno prześladowali chrześcijan, w zasadzie do Konstantyna. I właśnie ten okres dokładnie tu jest przedstawiony. I nie tylko to, że ten koń był czerwony, co symbolizuje oczywiście krew, natomiast ten jeździec miał miecz w ręku, prawda? I oczywiście to się odnosi bezpośrednio do tego, co miało miejsce właśnie dokładnie rozpoczynając od końca pierwszego wieku i te pierwsze wieki właśnie chrześcijaństwa. Oczywiście ten okres był bardzo trudny dla Kościoła. W tym momencie było tak, że ludzie już nie do końca byli w pełni wierni właśnie z powodu tych prześladowań, prawda? I wiemy, że wtedy właśnie ten zły namieszał bardzo dużo w chrześcijaństwie i dużo też nowych nauk pojawiło się właśnie w tym okresie. I oczywiście był to jeden z trudniejszych okresów chrześcijaństwa, kiedy naprawdę musieli wszyscy toczyć wojny, walki, prawda, ze sobą. Z tymi siłami zła. I tak mniej więcej ten okres wygląda. Też można go porównać do rzeczy, które są opisane w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, tak? Ale też jak najbardziej do 7 rozdziału Księgi Daniela, 25 werset, tak? Gdzie właśnie jest pokazane, czyli szatan będzie miał pewien okres, czyli ten mały róg, prawda, będzie miał pewien okres czasu, kiedy będzie prześladował lud Boży. Tak, i właśnie dokładnie tutaj mamy ten okres, kiedy lud Boży jest po prostu prześladowany. Ta symbolika i to już w tekście jest powiedziane, że ten jeździec odejmuje pokój na ziemi. Tak jest. My wiemy, że to nakłada się na okres smyrdeński, że jest takie zioło jak myrra, którą gdy im więcej się gniecie, tym piękniej pachnie. Tak chrześcijaństwo gniecione, męczone, rozwijało się coraz bardziej. Ale był też, tutaj Igor wspomniał o jednej kwestii, był też moment jeden niekorzystny. Chrześcijaństwo wkrótce stało się po edykcie mediolańskim religią panującą. No ale to było trochę później. Troszeczkę później. Bo w tej wizji, przy tym koniu czerwonym, jeżeli faktycznie, no bo to koreluje z listem do zboru w Smyrnie, to tak naprawdę to jest piękny kościół. My możemy tylko pozazdrościć temu kościołowi ich poświęcenia, no tego, że w ogóle byli gotowi umrzeć, gdzie w liście do Smyrny jest to zdecydowanie w bardziej bogaty sposób przedstawione. Nie lękaj się cierpień. Tak, tak. Tutaj mamy, to wydaje mi się, że w ogóle jest najłatwiejszy do zrozumienia akurat koń, tak, jeżeli można tak powiedzieć, bo wszystko jest bardzo jasno powiedziane. Nie dość, że barwa, nie dość, że zakłócenie pokoju na ziemi, zabijanie się nawzajem i mają wielki miecz. Hmm. Tu jest walka i skupianie się na tym, żeby wytępić Kościół Boży, a jak wiemy z historii i też z Biblii, to jeżeli są prześladowania, to wtedy Kościół jest
najwierniejszy. List do zboru w Smyrnie nie ma nagany, podczas gdy wszystkie inne, no dwa nie mają. Ten nie ma, to był jeden z najpiękniejszych kościołów. Natomiast po tym, jak te prześladowania się skończyły, to weszły fałszywe nauki i faktycznie już te kolejne kolory koni są zdecydowanie mniej ciekawe. Wielokulturowe społeczeństwo, wielonarodowościowe w Cesarstwie Rzymskim. W intencji cesarzy miało być zjednoczone właśnie w tym geście, że mieli czcić cesarza jako Boga i składać mu ofiary. I chrześcijanie powiedzieli nie. My mamy Pana, Króla, któremu cześć oddajemy, składamy ofiary. My czcimy Ciebie, cesarzu, i szanujemy jako naszego króla, cesarza, wodza, ale Bogu należy się najwyższa cześć. I wtedy nie wątpię, że z inicjatywy szatana, bo według mnie to jest zbyt błahy powód. Jeżeli ludzie rzetelnie pracują, jeżeli pomnażają dobrobyt państwa, należy ich szanować. I o taką kwestię, że nie chcą tam troszeczkę kadzidła złożyć, tyle ludzi zginęło, wymordowanych. Czy znacie takie postacie, które utrwaliły się mocno w historii, żebyśmy troszeczkę dali klimat tej epoki, jak to wyglądało? Na przykład, ja może opowiem o Polikarpie. Ktoś o blondynie chciałby opowiedzieć? Polikarp, historia Polikarpa to jest pierwsza historia utrwalona w piśmiennictwie. Tak zmarł i zamęczony Polikarp, biskup smyrneński. Przywiedziono go tam do amfiteatru, a wcześniej, zanim go wiedziono, to poprosił żołnierzy, którzy przyszli go aresztować, czy może się pomodlić. A modlił się tak żarliwie, że wzruszył tych żołnierzy. Przyprowadzili go, a namiestnik zwrócił się do Polikarpa: bluźnij Jezusowi Chrystusowi. Powiedział: 86 lat służę mojemu Panu, nic złego mi nie uczynił. I dlaczego mam mu bluźnić? Więc on go zachęca, mówi: ze względu na twoje siwe włosy, apeluję do ciebie, bluźnij, a będziesz żył. Później odwoływał się namiestnik, mówi: proś publikę o łaskę. On mówi: nie będę ludzi prosił o łaskę. Oni przyszli, wiadomo, do cyrku, do teatru. Po co? Żeby napatrzeć się na krew i męczeństwo innych. Przybili później gwoździami ręce Polikarpa do jakiegoś pala. Był to częsty zwyczaj, albo łańcuchami wiązane, albo ręce po prostu przybijano do pala. I nanosili chrustą gałęzi, podpalili, a Polikarp stał jak ostoja w tej nawale ognia. Coś cudownego. Takie poświęcenie. I spokojnie umarł. A blondyna? To była taka słabiutka dziewczynka. Wszyscy się martwili, że zdradzi Pana Jezusa. Ona okazała się bohaterką. Męczono ją cały dzień, całą noc. A ona tylko powtarzała: jestem chrześcijanką. Może taką myślą zupełnie, ponieważ można wysnuć taki wniosek, czytając szósty rozdział, że Pan Bóg przynosi na ziemię niepokój, burzę. Tak nie jest. Pan Bóg przynosi miłość i Ewangelię. Sam Pan Jezus powiedział, że nie przynoszę pokoju, tylko miecz między was, a tym mieczem jest Słowo Boże. I tutaj była potrzeba, żeby się opowiedzieć po prostu. I dla mnie godne podziwu jest naprawdę okres, postawa wielu osób, chociażby wymienionych tutaj dwóch, ale tam były setki tysięcy osób, które wolały oddać życie za wiarę dla Boga Chrystusa, z miłości dla Niego. I ciekawe jest to, ponieważ wielu historyków wspomina ten okres jako niesamowity, bo jak ginęła jednostka, pojawiało się 10 na tym miejscu, widząc wielką wiarę, postawę tych ludzi. Dziękuję bardzo, proszę. Ja tylko krótko powiem, właśnie pamiętam właśnie z literatury, jak były opisani chrześcijanie, którzy byli spalani na stosach, ukrzyżowani, może nawet głową w dół. Co mnie naprawdę fascynowało właśnie w ich zachowaniu, mianowicie to, że oni mieli pokój. Często śpiewali, co nam się wydaje nadludzkie, prawda? I właśnie ten pokój, który mieli, ten pokój Boży,
to było właśnie to, co właśnie też Małgosia mówiła, dokładnie pokazuje, jacy oni byli jako chrześcijanie, prawda, że byli prześladowani, w zasadzie no, byli torturowani, zabijani na różny sposób, ale jednak ten duch Chrystusowy naprawdę był żywy w nich i to on się objawił właśnie dokładnie wtedy, kiedy byli prześladowani, tak jak właśnie Grzegorz mówił, kiedy jeden umierał, to 10 przychodziło właśnie na jego miejsce. Ten okres zakończył się edyktem mediolańskim w 313 roku, gdzie Konstantyn Wielki, syn matki chrześcijanki, wprowadził właśnie wolność dla chrześcijan. Ale później zaczyna się okres szybkiego rozwoju chrześcijaństwa, liczebnego, organizacyjnego, materialnego. I czy bylibyśmy, byłby ktoś uprzejmy przeczytać charakterystykę tego okresu i może nawiązać do spełnienia w historii? Czytam według przekładu Piotra Zaręby z 6 rozdziału, wiersz 5 i 6. Baranek otworzył trzecią pieczęć. Trzecia istota przemówiła: przyjdź. Zobaczyłem, że wystąpił koń kary. Ten, który na nim siedział, trzymał w ręku wagę. Spośród czterech istot zabrzmiał głos: litr pszenicy za denara, 3 litry jęczmienia za denara, oliwy i wina niemarny. Cóż to za okres w historii chrześcijaństwa i jakie główne cechy są tego okresu? Jest to niezwykle ciekawy okres, albo może to zobrazowanie za pomocą właśnie tej wizji tego karego, czyli czarnego konia, jest bardzo ciekawe. Na pewno łatwiej jest zrozumieć tę wizję, jeżeli znowu nawiąże się, czy sprawdzi opis zboru z kolei w Pergamie. I tamten opis też jest trochę bardziej rozbudowany. Wchodzą fałszywe nauki. Czarny to jest ten kolor, właśnie to jest przeciwieństwo białego, czyli przeciwieństwo tego czystego kościoła z czystymi zasadami wiernego Chrystusowi. Tu zdecydowanie od tej wierności już kościół odchodzi. I bardzo ciekawe określenie tej wagi. Ta waga, czyli mierzenie, ale też kojarzy nam się z sądownictwem, z sądzeniem. I kiedy mamy określenie właśnie, że tak strasznie drogi jest ten jęczmień i strasznie droga pszenica, które można zrozumieć jako Słowo Boże, jako prawdy Boże, to znaczy, że one będą bardzo rzadko spotykane, one będą niezwykle drogocenne. No, takie można i rzadko spotkać, ale jednocześnie drogie, że trudno je zdobyć. Pozostają dwie rzeczy, oliwa i wino. I tutaj oliwa jest symbolem Ducha Świętego, wino to jest krew Jezusa. Czyli co jest bardzo, mimo wszystko optymistyczne, że mimo tego, że czarny kolor, mimo wszystko, że wchodzą fałszywe nauki, że Kościół odchodzi od prawdy Bożej, że jest czarny versus biały, to jednak zostaje ta ochrona Jezusa i ta wiara, ten Duch Święty, który nawet w tych czasach działa i ma swoich wiernych również w tych czasach. Więc chociaż był głód Słowa Bożego, prawda? W czasach takich dostatnich to za denara można było kupić 24 miary jęczmienia. A tutaj ile tych miar? Tam 3 miary? 3. Więc ta symbolika wagi i tej małości tego pokarmu symbolizuje niedostatki w posłudze Słowa Bożego. Czy rzeczywiście tak było? Chrześcijaństwo rozbudowane buduje, prawdopodobnie Konstantyn Wielki, Deszner podaje, że około tony złota dostał na budowę bazylik. Kościoły zaczynają być coraz piękniejsze, wspaniałe. Hierarchowie ubrani coraz bardziej w okazały sposób. Ale odchodzi się od Pisma Świętego, a ta fascynacja wielkością odsuwa studium Pisma Świętego, to hasło chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, przestało być popularne. Tak, no można powiedzieć, że to obejmuje okres IV-V wiek szczególnie. Konstantyn Wielki naprawdę
Nie powiem, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale zbudował taki solidny pomnik chrześcijaństwu, bo ustanawia chrześcijaństwo religią państwową. W zasadzie chrześcijaństwo zostaje tak trochę, jest wyzute czy pozbawione tej duchowości, prawda? No to już jest forma, szata, musimy być chrześcijanami, no bo to jest religia państwowa. I tutaj można powiedzieć, że zatraca się ten element takiej wartości chrześcijaństwa, kochania i miłości do Boga. I, no i w ten sposób jakby zostały starte te elementy, które we wcześniejszych wiekach dominowały i prowadziły ludzi na śmierć, prawda? Z pieśnią na ustach. Tutaj to chrześcijaństwo już jest takie miałkie troszkę. Te granice się zatarły. Tak. No właśnie, ten okres jest okresem, kiedy pojawili się wiele ojców Kościoła, którzy wprowadzili tak w zasadzie filozofię grecką, czyli myśl grecką, i ją zaadoptowali do prawdy biblijnej. No i właśnie w tym okresie dokładnie chrześcijaństwo zaczęło zmieniać jakby swoje, nawet może tak powiedzieć, swoje korzenie rozumienia, tak, Słowa Bożego. I dlatego też widzimy różne zmiany, które dokonały się też w całym ludzie. Zaadoptowali do chrześcijaństwa wiele świąt, też tutaj Dzień Święty, prawda, jako sobota, który był w pierwszym, drugim wieku, prawda, już była niedziela. I tak możemy obserwować, że stosowana większość rzeczy, które były podstawą właśnie w pierwszym, drugim wieku, tak, chrześcijaństwa, właśnie one się zmieniły. Tak? I nawet my nie rozumiemy dzisiaj, nawet dzisiaj, powiedzmy, te kościoły powszechne, które sukcesywnie dziedziczą te nauki po tym okresie, nawet dzisiaj bardziej prawidłowo nauczają niż właśnie wtedy, w tamtym okresie. To jest ciekawe właśnie. Bo to był naprawdę trudny okres dla kościoła i naprawdę te przemiany były ogromne, dlatego że przyjęło bardzo duża rzesza niechrześcijan, chrześcijaństwo, jak tylko i wyłącznie, powiedzmy tak, przyjęli nie z wiary, tylko przyjęli po prostu jako religia, tak? Którą po prostu formalnie ją przestrzegali i nic więcej. W owym czasie na przykład urzędnikiem państwowym nie mógł być niechrześcijanin, tylko chrześcijanin. Jeżeli wywarto zatem takie presje, no, polityczne, finansowe, prestiżowe, to do chrześcijaństwa wtargnęła cała masa ludzi, którzy nie kochali Zbawiciela. To były osoby, nazwalibyśmy ich dzisiaj koniunkturalistami, prawda? Jest taka koniunktura i oni przyjmują takie zwyczaje, ale w rzeczywistości serca ich były nieodrodzone. Jeden z historyków powiedział tak, na początku chrześcijanie zdobyli Rzym, a później Rzym zdobył chrześcijaństwo. Przechodzimy do czwartego jeźdźca. Bardzo proszę o odczytanie może. O, bardzo proszę, Małgosiu, uprzejmie proszę. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. W tym miejscu warto by było nawiązać do trzeciej Mojżeszowej, do 26 rozdziału. Tam jest od 21 do 26 wiersza taka seria przekleństw, które mogą objąć ludzi, którzy będąc przy Bogu, później odstępują, odchodzą od Boga. 26 rozdział zaczyna się błogosławieństwami, a później są właśnie te przekleństwa. I chrześcijaństwo, które tak daleko odeszło od Boga, tak wewnętrznie skonfliktowane tymi różnymi nurtami, poglądami, no, stało się takim tyglem, który wybuchnął. Jak? Co znaczy ta symbolika tego konia? Mówią, że to nie tyle jest białej lisiny, trupiosiny, prawda? Cóż to za okres? Co to za symbole?
Można powiedzieć, że chrześcijaństwo powoli zaczęło umierać po prostu, prawda? Ten wcześniejszy okres, IV, V wiek spowodował to, że poszło to tak daleko, że następuje taki czarny okres i tutaj historycy różnie określają ten czas. Mówi się nawet o 1000 lat, które ten okres obejmuje. Ciekawe jest to w tym proroctwie, w tych myślach związanych z tą właśnie pieczęcią, wspomniana już Księga Kapłańska, czy chociażby ja pozwolę sobie jeden wiersz z Księgi Ezechiela z 14 rozdziału przeczytać tutaj, wiersz 21, przekład Piotra Zaręby. Tu jest taka myśl, tymczasem tak mówi Wszechmocny Pan, a jednak pomimo, że aż 4 moich srogich sędziów, to znaczy miecz, głód, drapieżne zwierzęta i zarazę ześlę na Jerozolimę, aby wytępić z niej ludzi i bydło, to pozostanie w niej grono ocalonych. Bóg tu próbuje powiedzieć, a jest nawiązanie bardzo mocne w tej czwartej pieczęci, są wymienieni ci 4 sędziowie właśnie, jest to zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Bóg to wymienia w momencie, jak próbuje wprowadzić lud na właściwą drogę. Było to w czasach Mojżesza, troszkę potem, było to za czasów Ezechiela, gdy Izraelici również pobłądzili. Bóg mówi o tej właśnie zarazie. Jest to wskazówka, że Bóg robi wszystko, co tylko możliwe, tylko nie zawsze człowiek jest gotowy otworzyć się na to Boże działanie. I rzeczywiście ludzie zagubili się w tym chrześcijaństwie. Pojawiają się ikonoklaści, jest mnóstwo ruchów w chrześcijaństwie, które zaczynają zgarniać, można powiedzieć, elementy związane stricte z pogaństwem, prawda? Zaczynają obrazy dominować w kościele, gdy wcześniej tego nie było. Bóg w przykazaniach wyraźnie na to wskazuje uwagę, żeby tego nie czynić. Natomiast, żeby pozyskać jeszcze wielu chrześcijan, tak przymyka się oko na pewne elementy i taka główna myśl, wspólny mianownik, no to przygarnijmy tych ludzi, zaakceptujmy ten element, który głoszą. No i tak chrześcijaństwo jeszcze dalej odchodzi od tych czystych wartości. Trudno porównywać to do tego czystego jeźdźca, do tego białego konia i tej czystej szaty, ten okres chrześcijaństwa. Czy tu mi się jeszcze, ja bym dodała, że siwy kolor jest taki, trochę mi się kojarzy z niczym, czyli tak jakby go nie było. Bo czarny jest zły, ale jest wyraźny. Siwy to jest, kojarzy mi się jednak z okresem, w tym czasie ten Kościół wszedł na tą drogę no, fałszywych prawd, ale zupełnie o tym nie wiedząc. Ale z kolei pozytywnym przesłaniem w tym tekście jest, że dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. To pięknie widać potem w kolejnych rozdziałach Księgi Objawienia, wizji trąb, gdzie też pewne rzeczy dotyczą już z kolei trzeciej części ziemi albo trzeciej części morza. Bóg cały czas daje nam czas z jednej strony, z drugiej strony bez względu na to, co się dzieje, zawsze są jacyś ludzie wierni Bogu. I w tym czasie, pomimo tego, że tak strasznie wygląda, że tak jest no, śmierć, szare, siwe, strach, odejście od Boga, od zasad wiary, od tych zasad biblijnych, to tam jednak był ktoś, kto był Bogu wierny. I to też jest wspaniałe działanie Ducha Świętego. W każdym razie w chrześcijaństwie rozpoczyna się dyktat. A wtedy, gdy niektórym się zdaje, że mają rację wyjątkową, jedyną i chcą wszystkim to narzucić, to zaczynają się po prostu prześladowania. Raz to jest czas, bo mówimy o pewnym okresie, który historycy nazywają też, że to jest ciemne średniowiecze, prawda? Gdzieś od czasów, gdy rozwija się właśnie takie no, duchowieństwo, kapłaństwo w chrześcijaństwie, aż do czasów, gdy reformacja tak troszeczkę zaczęła no, krzepnąć już, czy okrzepnęła. To są czasy, gdy jest mnóstwo odstęp od zasad Pisma Świętego. Może powiedzmy sobie w ten sposób, że tego egzemplarzy Pisma Świętego było niezwykle mało. W żydostwie przepisywano Pismo Święte od króla aż do uczonych żydowskich masoretów, prawda?
A tutaj mamy taką sytuację, że to pismo jest poniżane, gnębione, a tak zwana tradycja jest rozdmuchiwana, która przybiera no, pogańskie kształty wyraziście. I to jest i tak skonfliktowane, zróżnicowane chrześcijaństwo zaczyna toczyć wewnętrzną walkę, która trwa przeszło 1000 lat i która pochłonęła mnóstwo ludzi, samych Waldensów. Na przestrzeni tam kilkudziesięciu lat wybito 900 tysięcy. To jest przerażające. No, szatan rzeczywiście wysłał jeźdźca siwego i śmierć idzie i grób za nim. Proszę bardzo. Co jest istotne, byśmy tutaj zobaczyli właśnie, że ten, jak ten koń czarny przedstawia właśnie dokładnie, znaczy nie właśnie śmierć, tylko odchodzenie od tej prawdy, prawda? Z kolei siwy koń to jest konsekwencją czarnego, czyli tak. Inaczej mówiąc, kiedy już nie tylko, że odchodzono, w zasadzie już umarło chrześcijaństwo, tak? Chrześcijaństwo jest, jak jest napisane tutaj, ten jeździec jest śmierć, ma na imię śmierć, czyli już w zasadzie go nie ma. Dlatego chrześcijaństwo właśnie w tych wiekach jest po prostu okres, który jest okresem zacofania, prawda? Tam nie chodzi o to, że tam odeszli, tam już dawno odeszli. To jest po prostu konsekwencja tego, że po prostu te nauki pogańskie wtargnęły do chrześcijaństwa i oni nawet nie znają inną formę w ogóle czczenia Boga, prawda? Nawet nie chcą w zasadzie, tak? I właśnie w tym oni tkwią, tak? Dlatego tak się mówi, to ciemne średniowiecze, znaczy mówiąc, ten okres, który jest najgorszy w ogóle w rozwoju, nie tylko chrześcijaństwa, w ogóle cywilizacji europejskiej. Czy właśnie dlatego, że wtedy właśnie dokładnie była śmierć, tak? I ten okres świetnie to oddaje właśnie, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób wyglądał Kościół i nie tylko Kościół, w ogóle całe imperium. Spróbujmy sobie tak tytułem naszkicowania tylko powiedzieć. Jezus Chrystus usunięty w bok. Tylko w zasadzie na krzyżu. Zapomniano o arcykapłańskiej pośredniczącej służbie Jezusa Chrystusa. Miejsce to zajęli tak zwani święci. Skądinąd bogobojni ludzie, którzy tam zginęli w dawnych czasach, pojawili się w kalendarzu chrześcijańskim. Ale to byli ludzie i tylko ludzie, chociaż bogobojni. Maria zaczyna też być wprowadzona jako osoba, która pośredniczy, a Jezus Chrystus w kącie. Ofiara krzyża w kącie. Ofiara jest dokonywana na ołtarzu w kościołach. Spowiedź nie przed Panem Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, ale przed kapłanami. Dwa przykazania Boże zmienione. W ogóle to pożoga w chrześcijaństwie. Odpusty i biznes dobry. No, ale właśnie, zaczynają sprzedawać odpusty. W samym Paryżu są 3 korony cierniowe, a w świecie jest podobno tam 650. Drzewa z Krzyża Świętego, to ktoś żartem chyba powiedział, że tyle było w Paryżu, że mogłaby rodzina całą zimę nim palić. Tym drewnem, prawda? No w ogóle czczenie, rozczłonkowują ludzi, kości jakieś, którym się nadaje cechy no ochrony boskiej. Zacofanie totalne. A kto chciał inaczej postępować jak Waldensi, Albigensi? Wybici nieraz do nogi, do końca, nie patrzeć, czy starcy, czy nie. To było straszne. Inkwizycja założona w 1233 roku, w 1299 roku wydaje edykt niepozwalającym komukolwiek czytać Pismo Święte w języku gminu. Uważano, że tylko są 3 języki święte, prawda? Hebrajski, grecki, łacina. No to były straszne czasy. I słuchajcie, dochodzimy do 5. pieczęci. Z tych wszystkich czasów, wieków, tych dusz pomordowanych jest oto. I nieraz ginęli i śmiano się, szydzono im, przyczepiano czapy z emblematami szatana. A jak niebo ocenia tych męczenników? Proszę bardzo, przeczytajmy to. Może ja przeczytam. Tak, proszę bardzo. Czytam od wiersza 9 po 11.
Po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za słowo Boże i za świadectwo, które składali. Zawołały one donośnie: Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać? Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? Każdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami, podobnie mieli ponieść śmierć. Więc mamy dwie perspektywy. Na ziemi giną jako element przestępczy, jakiś, który zakłóca ład społeczny. Likwiduje się ich majątki. Państwo i Kościół dzielą ten majątek na pół. Każda strona zainteresowana materialnie w wyniszczenie tych, którzy inaczej wierzą, którzy preferują wolność sumienia i przywiązanie do Pisma Świętego. A niebo jak ocenia? Wyartykułujmy to jeszcze raz wyraźnie. Oni są ubrani? Białe szaty. Co to za szaty? Z czym nam się to kojarzy? Z szatą sprawiedliwości Jezusa. Tak. Czystość. Czystość, usprawiedliwienie, upodobanie nieba w nich jest w ten sposób objawione. I chociaż tu spotkali się z pogardą, to w niebie są cenieni jako dzieci Boże. To musiało bardzo krzepić tych, którzy ginęli, a te fragmenty znali. O szczepanie wiedzieli, o naszym księciu Jezusie Chrystusie, który w koronie ginął. Te teksty, śliczne teksty. No i przechodzimy do szóstej. Tak, jeszcze proszę bardzo. Dosłownie, tylko bo to obejmuje okres reformacji głównie, prawda? Ten czas, kiedy ludzie giną znowu za wiarę. Można porównać to do drugiej pieczęci. Tam po prostu chrześcijanie ginęli dlatego, że byli chrześcijanami, ale ginęli też za Chrystusa, za wiarę. Natomiast tutaj giną z tytułu przekonań, z tytułu tego, że wierzą w Boga. I ciekawa jest tutaj ta symbolika z ołtarzem, prawda? Że oni w pewnym sensie składają ofiarę. Ofiarę życia. Tak, ofiarę życia na tym ołtarzu. Ta biała szata. Szacuje się, że 50 milionów ludzi wtedy umęczono. Przerażająca cyfra, która daje wyobrażenie tego, co się działo. Najsmutniejsze jest to, że chrześcijanie, którzy wywalczyli wolność, w pewnym momencie prześladowali innych ludzi. Ale tutaj myśl jeszcze związana z tym, w języku oryginalnym nie pojawia się tutaj liczba. To nie chodzi o to, że jakaś liczba ma się dopełnić tych braci, tylko oni mają się dopełnić w charakterze. Ci, którzy jeszcze mają być zbawieni. Bóg ich kształtuje poprzez różne próby, doświadczenia, więc oni mają w tym sensie być dopełnieni w czystości, w charakterze. Ja może jeszcze też ostatnie zdanie na temat tej piątej pieczęci. Niezwykle takie pocieszające jest nie tylko dla tych ludzi, którzy też żyli w tamtych czasach i rozumieli to przesłanie, ale nawet dla nas. To był niezwykle przedłużający się okres czasu. To był taki najdłuższy, ten siwy koń, potem ta piąta pieczeń, najdłuższy okres takiej faktycznie odejścia od prawdy Bożej i niezwykle ciężkich czasów dla tych, którzy byli wierni. A Jezus dokładnie w tym czasie, kiedy to było najbardziej potrzebne, daje słowa pocieszenia, że jeszcze krótki czas. I wydaje mi się, że może tak nie odnosimy tego do czasów na teraz, bo skupiamy się na historycznym zrozumieniu tych proroctw, ale to są takie słowa, które możemy, każdy z nas, jeżeli jest ciężko, jeżeli nam się dłużą ciężkie czasy, to możemy tu to popatrzeć, jak oni mieli ciężko i Jezus ich pocieszył. Jeszcze tylko krótki czas, a ta korona, czy ta biała szata będzie twoje, to tak samo nas te słowa mogą pocieszyć. Znamy wiele książek z tego okresu i mamy w pamięci według autorów, według tytułów, ale była jedna książka o prześladowaniach w Hiszpanii tam, na tych terenach. Nie byłem w stanie tej książki do końca przeczytać. Była zbyt obciążająca psychicznie, gdy czytało się, jak strasznie byli chrześcijanie prześladowani przez tych, którzy też się mieli za chrześcijan. Jak strasznie byli prześladowani, jak potwornie, jakie wyrafinowane
psychologiczne metody znęcania się nad ludźmi opracowano. Nie byłem w stanie tej jedynej książki w swoim życiu przeczytać. Więc to były naprawdę trudne czasy. To była trzecia fala prześladowań. Pierwsza, niewielka, epizodyczna, przez żydostwo we wczesnym okresie. Później przez Cesarstwo Rzymskie, a później niestety przez srogie, niedobrych, nieżyczliwych niektórych papieży. Zresztą cała plejada w tym okresie papieży, którzy obnosili się bogactwem, a nie cenili życia człowieka. I nie rozumiano wtedy w ogóle wolności religijnej, takiej wolności przekonań. To były czasy rygoryzmu wielkiego, nieprzyjazne dla tych, którzy chcieli żyć według własnego sumienia. To były przykre i smutne czasy i jesteśmy zachwyceni tym, że żyjemy w innych czasach. My nawet nie możemy wyczuć tego klimatu, tej epoki, prawda? Pismo Święte nas wprowadza, ale Bóg na niebie, On to wszystko kontroluje. I mamy też pieczęć szóstą, która nas przenosi w świat przyrody, gdzie Bóg manifestuje swoją obecność, swoją potęgę w przyrodzie, w zjawiskach pewnych przyrody. Przeczytajmy tę szóstą pieczęć, opis szóstej pieczęci. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny na nim potrząśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Czy bylibyście uprzejmi scharakteryzować? Bo my dostrzegamy zadziwiające coś. No naprawdę, że to, co Bóg mówi, to się spełnia. Jest też taka charakterystyka, to zostało umieszczone w czasie, że po tych prześladowaniach, po tym okresie tej męki wewnątrzchrześcijańskiej, tej krwi przelanej, następuje pierwsze takie spektakularne zdarzenie, które objęło olbrzymią, może większość ziemi tych terenów europejskich, aż po Stany Zjednoczone, aż po Kanadę, prawda? Wielkie trzęsienie ziemi. Czy ktoś mógłby kilka słów o nim powiedzieć? Wyobraźcie sobie, że jesteśmy 1 listopada 1755 roku w Lizbonie. Proszę bardzo. Grzesiu, jesteś w Lizbonie w tym okresie. Opowiedz, co tam się stało. No może takich szczegółów nie znam, co się działo, no ale następuje wielkie trzęsienie ziemi. Nie zawsze historycy odnotowywali takie wydarzenia, natomiast wtedy zostało to dość mocno zapamiętane i odnotowane, prawda? Ponieważ nie dość, że następuje tam trzęsienie ziemi, to jeszcze fala tsunami, która zostaje wywołana, dociera do różnych kontynentów na całym świecie, więc to było wydarzenie spektakularne. I mamy tutaj wzmiankę na temat tego właśnie, że będzie między innymi to, zresztą ta szósta pieczęć mocno koresponduje z Ewangelią według świętego Mateusza z 24 rozdziałem. Tutaj szczególnie te fragmenty, gdzie Pan Jezus mówi o tych wydarzeniach, które będą się działy. Więc dwie takie fale trzęsienia ziemi. Ktoś odnotował, że trwało to 8 minut, później 7 minut. Gdy ludzie zgromadzili się na Dzień Wszystkich Świętych w kościołach, rozpoczęło się straszliwe trzęsienie ziemi. Właśnie nieraz ludzie na jakichś nadbrzeżach morskich, na jakichś deptakach potężnych, wystawnych, szukali schronienia, że to jest taka scalizna taka, kamienna. Wszystko przepadało, ginęło. Przerażające to było. I jak zinterpretowali niektórzy myśliciele i tacy myślący ludzie tej epoki, jak zinterpretowali to zdarzenie?
No tak, trzęsienie ziemi, coś zapowiedziane w Piśmie Świętym i nie ma nic wspólnego z Bogiem, z wiarą, z religią. Czy to nie był dla chrześcijaństwa taki widzialny, dostrzegalny znak, że stało się coś złego, że za dużo krwi przelano w chrześcijaństwie, że za dużo jest zbytku, za dużo wystawności, za dużo też później męczenia innych narodów, a niektóre narody tam opływały dostatki. Jest wyraźna dezaprobata Boża, prawda? Dla chrześcijaństwa. No trudno też powiedzieć tak, że czy zło zawsze pochodzi od Boga? Czy zło od Boga pochodzi? To jest odrębny temat. My tutaj nie ustalamy tego dokładnie, jak to się stało. Ale widzimy związek z tym, że w objawieniu zasygnalizowano taką sprawę i w historii takie potworne trzęsienie po okresie prześladowań. Wystąpiło właśnie takie zdarzenie. Później mamy drugi taki znak, jaki? Ciemny dzień. Ciemny dzień. Proszę bardzo. Cóż to za ciemny dzień? Ja przeglądałem raz takie zagadki astronomiczne i było wiele różnych takich anomalii w przyrodzie, tak jak spadanie gwiazd, ale nigdy nie doczytałem się, żeby był taki ciemny dzień. To, co się stało 19 maja 1780 roku, to zdumiało wielu. Jakie zdarzenie miało miejsce? O co chodzi? Czy to było takie naturalne zaćmienie Słońca? No jeden z Romów powiedział, że księżyc był 150 stopni od Słońca. Nie był na drodze. To nie było to zaćmienie. Z niewytłumaczalnych powodów doszło do takiego zciemnienia w tym czasie, że w środku dnia ludzie nie byli w stanie czytać gazety, a ptactwo i zwierzęta poszły na spoczynek nocny. Po tym ciemnym dniu zaraz mamy noc, gdzie księżyc jest zdumiewający, krwisty jakby wór obleczony. I to był drugi i trzeci taki znak, prawda? Pamiętajmy, że te znaki w przyrodzie, ludzie są wrażliwi na te znaki. One tworzą atmosferę XIX wieku. I później mamy ostatni taki znak w przyrodzie, bardzo zdumiewający, to jest właśnie 13 listopada 1833 roku, jest spadanie gwiazd tak gęste w obszarze Stanów Zjednoczonych, że w nocy można gazetę czytać. Przy zaćmieniu słońca w dzień nie dało się czytać gazety, a teraz w nocy przy spadaniu gwiazd czytaj. Przyjmuje się, że około 200 tysięcy gwiazd na nieboskłonie w każdej godzinie spadało. No, fajerwerki niesamowite. I też ludzie mówią, a co to znaczy? A zastanawiają się, ich serca zbliżają się do Boga. Moi drodzy, przeszliśmy sześć pieczęci, czterech jeźdźców Apokalipsy, prawda? Później tą wizję z tym ołtarzem, jako czwartą. Następnie mamy piątą pieczęć, która jest związana właśnie piątą pieczęć, która jest związana z ołtarzem, przepraszam, no i szósta właśnie z tymi znakami w przyrodzie. Czy chcielibyśmy powiedzieć jakieś sumujące już słowa, zamykające to nasze dzisiejsze studium? Proszę bardzo. Takim jednym zdaniem chciałbym podsumować to, w jaki sposób ja patrzę na Apokalipsę, na te siedem pieczęci. Mamy cztery pierwsze pieczęci, gdzie pokazują się również jeźdźcy. Bóg próbuje w jakiś sposób przemówić do swojego ludu i próbuje pokazać, jaka jest wartość posłuszeństwa. Mamy piątą pieczęć, która wskazuje na prześladowanie ludu Bożego. Oni krzyczą, prawda? Wołają do Boga o tę sprawiedliwość. I szósta, siódma pieczęć, na którą ludzie już nie mają absolutnie żadnego wpływu. Jest to sąd Boży nad tymi, którzy gnębili tych,
którzy umierają w tej piątej pieczęci, w tym właśnie okresie. Niesamowity czas. Bóg pokazuje w pierwszej pieczęci, że On wychodzi, aby powiększać swoje Królestwo, Królestwo Boże, głosi Ewangelię i kończy się sądem Bożym. Bóg to niesamowicie spina, zamyka ten czas historii, ale w każdym okresie jest ze swoim ludem. Dla mnie krzepiące jest to, że ziemia nie zginie w pożodze wojny, że nie panowie z dystynkcjami żołnierskimi, oficerskimi decydują o losie tej planety, ale Bóg. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Ja kocham wszystkich ludzi, ale wiem, że najbezpieczniejsza ziemia jest w rękach Pana Boga. Cieszę się z tego powodu. Jakie wy jeszcze macie takie wrażenie sumujące, kończące? Proszę, Igor. Dla mnie to jest ważne przede wszystkim, że ta liczba 7 pokazuje, że Pan Bóg, zresztą jak właśnie ty mówiłeś, Wiesławie, że Pan Bóg jest ten, który panuje nad historią. Prawda? Zresztą tak samo jak mam z księdze Daniela, kiedy się pojawia liczba 7 albo 70, to się odnosi do tego, że Pan Bóg wyznaczył te okresy czasu i On jest Panem historii, Panem czasu. To jest niesamowicie ważne i tak samo z tego też wynika to, że Pan Bóg pokazuje, że zawsze On daje swój ratunek i zbawia swój lud. Prawda? I w tym momencie my jesteśmy pewni, że ten czas, który czeka nas, to jest dokładnie określony przez Pana Boga i na końcu On zbawi swój święty lud, prawda? Oczywiście to już wkraczając już w dalszą, siódmą pieczęć, prawda? I potem to się dzieje właśnie później. To jest to, co Pan Bóg jakby od samego początku w jakiś sposób zaplanował, prawda? I my przez to przechodzimy. Pan Bóg jest Bogiem porządku i przede wszystkim Bóg, który jest Bogiem wszechmogącym, wszechwiedzącym, to On jest Królem i Panem i rzeczywiście takim jest. I On tak też powinien być w naszym życiu. Ten, który panuje w naszym życiu. Bo On panuje nie tylko nad całym tym okresem czasu, ale On chce panować nad czasem mojego życia. I uważam, że to jest podstawą w ogóle bycia chrześcijaninem, żebyśmy rozumieli, że ten wielki Bóg, który panuje nad czasem, to On chce przede wszystkim panować we mnie, w moim czasie, w moim życiu. Ja do tego jeszcze dodam, że to z kolei daje nam nadzieję i przez wszystkie karty Księgi Objawienia, chociaż na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać, ludzie kojarzą to, że to są katastrofy, że to jest kara, że to jest wszystko co najgorsze, to z każdego wersetu jest nadzieja, bo właśnie przez to, że jest plan, że jest Boża opieka, że jest Boża kontrola i Jezus, który to wszystko prowadzi swoich wiernych, to jest ogromna nadzieja, którą możemy czerpać właśnie z Księgi Objawienia. Dla mnie też ważne jest to, że jeździec na pierwszym koniu, możemy mówić, że to jest chrześcijaństwo pierwszego czasu, ale na pewno będące pod opieką Jezusa Chrystusa, to ten jeździec żyje. On nie zginął w bitwie, on trwa. Ale też to jest ciekawe, że w 6 rozdziale jest 13 wiersz i 14. Niektórzy uważają, że my, nasze pokolenie, żyje między 13 a 14 tekstem. Niech to będzie taką zagadką dla Państwa, którzy nas dzisiaj słuchacie. Przeczytajcie 14 tekst 6 rozdziału Księgi Objawienia. Tam jest jeszcze jeden znak w przyrodzie przedstawiony, który niektórzy komentatorzy właśnie przedstawią jako zdarzenie i doświadczenie ludzkości, które jest jeszcze przed nami. Ale wiedzmy wszyscy, że nasz Pan, Zbawiciel, którego istnienie doświadczamy każdego dnia, żyje i On opiekuje się losami tej planety, ale też Twoim osobistym życiem. Z tą ufnością i z tą radością i z tą nadzieją chcielibyśmy zakończyć nasze studium i uprzejmie proszę Grzegorza, aby się z nami pomodlił. Dobry Panie Boże, chciałbym podziękować za chleb Twojego słowa, za tak wiele wartościowych myśli, obietnic, proroctw, które dotyczą przyszłości, które wskazują, jak bardzo troszczy się o każdego z nas, jak drogi jest Ci lud Boży,
Dziękuję za spełnienie i spełnianie obietnic, które zostawiłeś apostołom, że będziesz aż do końca świata i przyjdziesz ponownie. Pomóż nam żyć tym wszystkim, pomóż nam żyć Tobą, pomóż nam troszczyć się o tę pierwszą miłość, a jeśli gdzieś ją zagubiliśmy, odnaleźć ponownie, byśmy tak rozkochani w Tobie przypominali ten Kościół z pierwszych wieków, Kościół zakochany w Tobie, gotowy poświęcić wszystko, gotowy złożyć życie za wiarę. Pomóż nam być taką dobrą księgą dla innych ludzi, by zobaczyli, na czym polega praktyczne chrześcijaństwo, przyjaźń z Tobą, bo to największa wartość życia. A to życie, które tutaj przeżywamy z Tobą, jest tylko okresem przejściowym, przygotowującym nas do wieczności. Dziękujemy Tobie za to, że możemy żyć taką nadzieją i pomóż, żeby inni ludzie, którzy czują taką pustkę gdzieś tam głęboko w sercu, otworzyli się na Twoje działanie, na działanie Ducha Świętego, na wartość Twojego Słowa i by również mogli cieszyć się tą radością, by Królestwo Boże coraz bardziej się poszerzało. Prosimy o to z całego serca, dziękując za ten czas skupienia przy Twoim świętym Słowie, przez imię Najświętsze, przez imię Pana Jezusa. Amen. 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 Proszę Państwa, zachęcamy do wysłuchania następnego studium Pisma Świętego, które będzie dotyczyć 7 rozdziału Księgi Apokalipsy. I to jest szczególny rozdział, bo jest tam mowa o pieczętowaniu ludzi, których Pan Bóg przygotowuje do swojego królestwa. Niejako wybiera obywateli swojego królestwa. Na pewno chcielibyście takie obywatelstwo posiadać. Dlatego zapraszamy do studium za tydzień. Dziękuję bardzo.